Cześć kochani, witam Was serdecznie w następnym filmiku. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak w prosty sposób można zrobić tego typu pergolkę, gdzie możemy siąść, odpocząć, wypić kawkę. Łącznie czas, jaki poświęciłem na wykonanie tej pergoli, to jest około 10 godzin. W prosty sposób w filmiku pokażę Wam krok po kroku, jak tego typu pergolkę zrobić. Zapraszam do obejrzenia filmiku. Budowę pergoli zaczynamy od usadowienia kotew takich. Kotwy zalewamy betonem. Te kotwy służą po to, aby konstrukcja cała altany stała właśnie na tych kotwach, nie stykała się z ziemią, nie pływa wody. Także usadowimy je sobie tutaj na każdym z rogów. Pod kotwy przygotowane, także wstawiamy kotwy, poziomujemy je, zalewamy betonem. Kochani, kotwy mamy wypoziomowane już, także zalewamy teraz betonikiem. Czekamy, aż to wszystko wyschnie. Kochani, beton fajnie nam wysechł, jest twardy, kotwy mocno siedzą w betonie. Na te kotwy teraz będziemy dawać kantóweczki 10×10. Tu dobrze jest jeszcze dać też kawałek papy, tak żeby te kantówki nie ciągły od spodu wody. Tutaj widzimy następną kotę i tu te dwie z przodu już przysypałem troszeczkę ziemią. Kantóweczki jako filary 10×10. Później tutaj te murłaty takie pójdą 5×10. Tutaj do tych kantóweczek przykręciłem jeszcze takie kątowniczki, także łatwiej będzie nam chycić to z tymi murłatkami 5×10. Pergolka, kochani, nabiera koloru. Teraz przyszedł czas na zastrzały te górne. Zastrzały już mam tutaj przygotowane, ładnie docięte, otwory nawiercone, wkręty przygotowane. Oczywiście niezbędna jest do tego piła kątowa. Najlepiej jest taką piłę mieć, ładnie dotkniemy sobie kąty. I tutaj też z uwagi na to, że jestem sam i żeby chwycić piony, zastosowałem takie zastrzały tutaj do tych kantówek z jednej i z drugiej strony. Jest to fajna metoda, tak jak mówię, jeżeli jesteśmy sami, chwytamy piony tak żeby nasza pergolka nie była zwichrowana. I oczywiście teraz zastosujemy te górne zastrzały, które usztywnią nam całą konstrukcję. I jak widzicie, kochani, w bardzo szybki, prosty sposób stworzyliśmy taką pergolkę, gdzie można sobie siąść, wypić kawkę. Tutaj ta infrastruktura koło pergolki cały czas będzie jeszcze modernizowana. Przed pergolką planuję zrobić jakieś tam palenisko, gdzie będzie można zrobić kiełbaski, jakieś prażone. I myślę, że filmik Wam się podobał. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.